Witam na kanale Marek Meran. W pierwszej części o Lechii mówiłem o tym, jak oficjalna nauka nie chce uznać istnienia Lechii, bo nie mieści się to jej w głowie. W części drugiej o granicach Lechii i wielkiej roli Słowian i Polaków. Teraz o Bolesławie Chrobrym Wielkim i zjeździe w Gnieźnie w roku 1000. Tamten zjazd w Gnieźnie jest przedstawiany jako jakaś łaska wyświadczona drugorzędnemu słowiańskiemu dowódcy przez wspaniałego i potężnego cesarza Niemiec. Tymczasem to kłamstwa niemieckiej propagandy podtrzymywane od ponad 200 lat. Bolesław Chrobry Wielki był o wiele potężniejszy i bogatszy od Ottona. Zależało mu natomiast na uznaniu w oczach Zachodu. Uzyskał to. Życzliwy mu Otton uznał go za cesarza, ale potem inne środowiska na Zachodzie wymigały się z tego zobowiązania. Szczegóły za chwilę. Potężne państwo Bolesława Chrobrego Wielkiego było oparte na ogromnej sile militarnej, dysponowało gigantyczną armią. To zresztą wkrótce stało się powodem jego upadku, ale o tym innym razem. Piszcie swoje pytania pod tym filmem. Pewnie za jakiś czas zrobimy questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście, jak zawsze na YouTube, o wyłączenie adblocka i słuchanie nagrań do samego końca, o subskrybowanie kanału, o lajki, o komentarze, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach w internecie. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu. To zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. A teraz fragmenty mojej książki Rzeczywistość. Część pod tytułem Przeszłość, część pierwsza, Polska była imperium. Z pierwszego tomu, Czarnego. Weźmy na początek tak zwany zjazd w Gnieźnie w 1000 roku naszej ery. Według wersji oficjalnej Otton III, król Niemiec i święty cesarz rzymski, zechciał wtedy łaskawie uznać za swojego przyjaciela Bolesława Chrobrego, czyli jakiegoś tam księcia Polski. A Bolesław Chrobry koronował się na króla dopiero wiele lat później, w 1025 roku, tuż przed śmiercią. Pewien zamęt do tej oficjalnej wersji wnosi fakt, że Otton III dał Bolesławowi swój diadem cesarski. Cesarski, nie królewski. Kolejne wątpliwości budzi uniżone zachowanie Ottona. Kronika Titmara, biskupa niemieckiego. Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza i jak prowadził go przez swój kraj aż do Gniezna. Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach. Kronika Gala Anonima. Zważywszy jego, Bolesława, chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: na koronę mego cesarstwa to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła. Roczniki Długosza. Cesarz więc Otto utyskiwał, że Bolesław tylu dowodami czci, tylu darami i wysługami bardziej go upokarzał, niż zaszczycał. Bolesław przewyższył hojnością wszystkich książąt do tego stopnia, że rozrzucając, raczej niżli rozdając podarki, cesarza i najprzedniejszych panów jego orszaku zdala za sobą i w upokorzeniu zostawił. Gal Anonim, a więc zupełnie oficjalny kronikarz, pisze tak, we fragmencie pomijanym przez tych historyków, którzy wiedzą lepiej, to znaczy i tak wiedzą swoje niezależnie od jakichkolwiek faktów. Co do rycerstwa z innych miast i zamków, to wyliczać je byłby to dla nas długi i nieskończony trud. Za czasów Bolesława tyle prawie było w Polsce rycerzy, ile za naszych czasów znajduje się ludzi wszelakiego stanu. Polska za czasów Gala miała około 1 000 000 mieszkańców, czyli Bolesław Chrobry miał armię liczącą co najmniej kilkaset tysięcy ludzi. Jeśli za ludzi wszelakiego stanu liczyć tylko mężczyzn, to i tak będzie to około 150 do 200 tysięcy, biorąc poprawkę na wielodzietność itp. Jak na tamte czasy i nadal, to gigantyczna liczba. Długosz. Zastanawiała ich równie ogromna liczba wojsk i ludów,
które skinień jego słuchały z niewypowiedzianą bojaźnią i posłuszeństwem. O militarnej dominacji państwa Bolesława Wielkiego w ówczesnym świecie pisze jeszcze Gall w innym miejscu. Król Bolesław miał zacnych rycerzy, więcej niż jakikolwiek inny król. Sięgnijmy do źródeł historycznych. Nawet niezbyt przychylny Polsce kronikarz Helmold z XII wieku podaje, że Chrobry podporządkował sobie całą Słowiańszczyznę na wschód od Odry, Ruś i Prusy. Potwierdza to pięć polskich kronik średniowiecznych – Gala Anonima, biskupów Kadłubka i Boguchwała, Dzierzwy oraz Długosza. Podają one bardziej szczegółową i dłuższą listę. Wyznaczają granice Polski na południu na Dunaju, albo jeszcze dalej Kadłubek, a na zachodzie prawie w centrum obecnych Niemiec. Co się tak naprawdę stało na zjeździe w Gnieźnie w roku 1000? Godząc się z potęgą Bolesława Chrobrego, cesarz Otton III de facto uznał Bolesława cesarzem rzymskim Słowiańszczyzny. Było to zgodne z politycznym programem Ottona III, zmierzającego do odnowienia imperium rzymskiego europejskiego. W jego ramach wszystkie narody, części składowe, miały mieć równe prawa. Bolesław, według Długosza, został uwolniony wraz z jego następcami od wszelkiej podległości cesarzom. W hierarchii średniowiecznej cesarz był zwierzchnikiem wszystkich królów, książąt i innych pomniejszych władców. Skoro Bolesław temu nie podlegał, to znaczy, że uzyskał status równy cesarskiemu. O tym świadczy też fakt, że Chrobry dostał od Ottona włócznie świętego Maurycego, symbol całkowitej suwerenności. Te informacje podaje Gall Anonim i Boguchwał. Otton III, święty cesarz rzymski, postąpił tak za radą swych magnatów. Nie był to więc chwilowy kaprys, a oficjalne, polityczne uznanie potęgi Bolesława Chrobrego, w kronikach nazywanego Wielkim. Nie jakaś łaska Ottona, ale co najmniej relacja równego z równym. Potwierdza to biskup Kadłubek, pisząc o tym, że obaj władcy wymienili się koronami, a więc nie chodziło tylko o koronowanie Bolesława przez Ottona. Wbrew wielu historykom zachodnim, niemieckim, Bolesław nie złożył żadnego hołdu Ottonowi. Roczniki kwedlinburskie podają, że Otton przybył tu nie po to, by brać, lecz po to, aby dawać i modlić się. W takim razie co z innymi informacjami z tamtego okresu, z różnych źródeł, dotyczącymi składania hołdów władcom niemieckim przez władców polskich? W średniowieczu istniało wiele rodzajów hołdów, różnych jakościowo. Były one często czynnościami prawnymi i na przykład służyły tylko jako formalne potwierdzenie, gwarancja zawartej umowy. Mogły w rzeczywistości bardziej zaszczycać tego, kto hołd składał, niż go poniżać. Część z nich była zwykłą dyplomatyczną kurtuazją. Trzeba wziąć poprawkę na stronniczość większości autorów tekstów źródłowych z tamtej epoki. Byli Niemcami i wszystko obsesyjnie przedstawiali tak, żeby wyolbrzymić znaczenie niemieckich władców. Na przykład żałosne opisy nienawidzącego Słowian Titmara, który twierdzi, że po klęsce cesarza Henryka II w Polsce Bolesław Chrobry, proponując mu pokój na swoich warunkach, czyli korzystnych dla Polski, pragnął odzyskać jego łaskę. O układzie w Budziszynie, potwierdzającym przewagę Polski i Chrobrego nad cesarstwem niemieckim. Tak samo mydlą oczy roczniki kwedlinburskie, opisując pokój w Budziszynie, twierdzą, że Bolesław wrócił do łaski cesarskiej. Kłamliwa taktyka Titmara staje się groteskowa, kiedy pisze on z jednej strony, że pokój w Budziszynie został zawarty na usilne prośby księcia Bolesława, a z drugiej, że był niekorzystny dla cesarstwa. Bezsensowna sprzeczność. O ile postawę Titmara można zrozumieć, to trudno usprawiedliwić historyków, którzy naiwnie i ślepo wierzą w tego typu dziecinne przechwałki i którzy traktują je jako wiarygodną prawdę. Otton III bał się Bolesława Chrobrego. Bał się, że powtórzy się sytuacja z czasów wcześniejszego najazdu Wandalów na Rzym, kiedy zabito rzymskiego cesarza. Otton III bał się potęgi Bolesława Chrobrego i dlatego oddał mu wielką relikwię, złoty tron cesarza Karola Wielkiego. W ten sposób Bolesław Wielki Chrobry
jako cesarz zasiadał na złotym tronie Karola Wielkiego, sławnym symbolu najwyższej władzy w Europie, w ówczesnym świecie. O kronice Ademara de Chabannes. Do niedawna wątpiono w relacji Ademara de Chabannes o tym, że Otton III przesłał Bolesławowi Wielkiemu Chrobremu złoty tron Karola Wielkiego. Jednak odnaleziono oryginał napisany przez samego Ademara, co ostatecznie rozstrzyga o jej autentyczności. Pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha w 1000 roku dla Ottona III była tylko pretekstem. Tak naprawdę przyjechał on na zjazd w Gnieźnie, żeby zorientować się w sytuacji w Królestwie Bolesława i oficjalnie złożyć mu hołd. Bolesław Chrobry Wielki, faktyczny cesarz rzymski z Powiańszczyzny. To nie był tylko jakiś tam książę jakiegoś tam biednego, małego państewka Polan. W bibliografii między innymi kroniki Titmara, Gala, Długosza, Helmolda, artykuł Jarosława Sochackiego, doktora habilitowanego i profesora Akademii Pomorskiej, koronacje królewskie Bolesława Chrobrego w 1000 i 1025 roku z czasopisma Słupskie Studia Historyczne, kronika Wielkopolska i roczniki kwedlinburskie –